Dzień dobry. Jest środa, 12 września, 6:47, czasu środkoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe Bossa Fix. Zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Zobaczmy, jak przedstawia się sytuacja na futures na S&P 500 po wczorajszym zamknięciu na Wall Street i w zasadzie przy kończącej się azjatyckiej wymianie. Kurs znajduje się w rejonie 1433 punkty, poniżej stref oporów 1435-1436. Kurs znajduje się od tego wskazanego górnego ograniczenia o nieco ponad 3 punkty. Tendencja jest wzrostowa. Średnie ekspotencjalne z 65 i 100 godzin znajdują się powyżej średniej EMA 200. Jest to impuls, w zasadzie faza umacniania się analizowanego futures, choć bardzo lokalnie i bardzo krótkoterminowo położenie linii sygnalnej CCI w rejonie 26 punktów, nieco ponad zerem, to takie neutralne wskazanie tuż przed otwarciem się notowań, tuż przed otwarciem giełd na europejskich parkietach. FW20 na wczorajszym zamknięciu zanotował poziom 2350. Dokładnie przełamanie wcześniej obserwowanego oporu w rejonie 2336 punktów umożliwiło wczoraj zwyżkowanie właśnie w stronę 2350. Pamiętajmy, że takie poważniejsze opory znajdują się w rejonie pomiędzy 2365 a 2392 i jak najbardziej kurs może dotrzeć do tych wartości, do tych rejonów. Jeśli jednak rynki otoczenia na to nie pozwolą, to powinniśmy zaobserwować lokalne zniżkowanie FW20 w stronę właśnie wczorajszego oporu na poziomie 2336. Tam teraz jest taki lokalny trigger level, punkt spustowy, gdzie może utworzyć się konsolidacja. Jego przełamanie powinno skierować FW20 w stronę 2323. Tam znajduje się ważniejsze wsparcie odpowiadające za podtrzymanie impulsu wzrostowego. Średnie ekspotencjalne wcześniej wymienione dla futures na S&P 500 w przypadku FW20 są w takim samym pozytywnym ułożeniu. Z kolei instrument pochodny na indeks Dow Jonesa znajduje się w rejonie 13329 punktów, poniżej oporu 13338, ponad lokalnym takim wsparciem 13284 punkty. Bardzo ważny dołek i bariera to także 13200. Średnia EMA znajduje się poniżej EMA 65, EMA 100. Układ prowzrostowy. Futures na DAX-a przed otwarciem znajdują się tak po wczorajszej sesji poniżej oporu 7308 punktów. Ponad punktem spustowym 7246 i jeśli miałaby wystąpić na tym rynku korekta spadkowa, to właśnie minimalny zasięg powinien pchnąć instrument FD30 w stronę 7246, a nawet 7210. Układ jest prowzrostowy, natomiast lokalne przesilenie na wykresie, co obrazuje linia sygnału CCI, prowokuje do realizacji zysku, przynajmniej takich chwilowych, z opcją odkupienia czy zajęcia pozycji długiej przy niższych poziomach. Dziękuję za uwagę. Mówił do Państwa Michał Pietrzyk.